witam wszystkich na kanale Stare Ale Jare. Zanim rozpoczniemy kolejny odcinek, chciałbym pozdrowić panią Urszulę z Bolesławca oraz panią Alicję z Gdyni. Dziękuję też wszystkim za miłe słowa, za komentarze. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, subskrypcji też trochę przybyło. Myślę, że jak będzie już te 1000 subskrypcji, może się uda, to zrobimy oczywiście kolejny konkurs. Zapraszam was serdecznie do oglądania. To zestaw dla trzech osób. Villeroy Bosch Burgenland w kolorze niebieskim. Trzy filiżanki, trzy podstawki i trzy talerzyki śniadaniowe. Filiżanko pojemności 230 ml. Podstawek średnica 14,5 cm i talerzyk śniadaniowy średnica to 19 cm. Cena tego zestawu to 160 zł. Zestaw śniadaniowy Royal Malvern, Anglia, kostna porcelana najwyższej jakości, ręcznie malowane złoto obwódki oraz niebieskie kwiaty. Filiżanka ma pojemność 220 ml, średnica podstawka 14 cm i talerzyka śniadaniowego 20,3 cm. Polecam. Też coś bardzo ładnego, przepiękna rosyjska szkatułka na biżuterię lub inne drobiazgi, wykonana z czarnej laki. Całość wykonana z dużą dbałością o detale. Wymiary tej szkatułki to długość 17 cm, szerokość 11,5 i wysoka jest na 4,5 cm. Cena tej pięknej szkatułki to 90 zł. Mlecznik Villeroy Bosch Rusticana Burgenland, szerokość od dzióbka do uszka 13 cm, a wysokość tego mlecznika to 8 cm. Cena 30 zł. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, żołnierzyków dojechało sporo, więc będę je po kolei prezentować. To jest figurka huzara austriackiego z 1805 roku, wysokość 8,5 cm. Firma, która wyprodukowała te żołnierzyki, to Del Prado. Cena 30 zł. Następny wojak
również firmy Del Prado, wykonany z cyny, oficer pruski z 1806 roku, wysokość 9,5 cm i cena też 30 zł. I dla odmiany śniadaniowe trio zech Szezer z porcelany w odcieniu kości słoniowej z motywem pastelowych kwiatów, wykończone szerokim złotym rantem. Liżanka ma pojemność 180 ml, średnica podstawka to 14,5 cm i talerzyka śniadaniowego 19,5 cm. To trio kosztuje 60 zł. A to taka ciekawostka, śliczny japoński podgrzewacz Maruko z motywem pawi, średnica 13 cm, wysoko 7,5 cm, cena tego podgrzewacza to 70 zł. Duża chińska ceramiczna figurka Mudmen Shivan, ojca i córki. Figurka ręcznie wyrabiana i zdobiona, częściowo szkliwiona. Wysokość 19 cm, długość 16 cm, cena 70 zł. To też zestaw śniadaniowy w odcieniu kości słoniowej z motywem tym razem pomarańczowych kwiatków oraz szarych listków wykończone złotym rantem. Niestety to trio nie posiada sygnatury. Liżanka ma pojemność 160 ml, podstawek średnica 15 cm i talerzyk śniadaniowy 19,5 cm. Cena 45 zł. Stary ceramiczny dzbanek z dekorem kwiatów Villeray Bosch, sygnatura Metlach, oczywiście Niemcy, wysokość 20 cm, szerokość od uchwytu do dzióbka 24 cm, cena 95 zł.
A to figurka ceramiczna Sowy w kobaltowo-białym kolorze znanej wytwórni Delf. Ta figurka została już kupiona, tak jak wspomniałam, przez panią Alicję z Gdyni. Cena tego co dostawy to 120 zł. Część z Was mnie też pyta, dlaczego niektóre rzeczy są sprzedane, a film został dopiero wyemitowany. Kochani, dlatego, ponieważ najpierw te rzeczy ukazują się na moim fanpage'u i potem dopiero na YouTubie, dlatego no kto pierwszy, ten wiadomo lepszy. Dlatego słuchajcie, jak ktoś chce coś też zakupić, a być z tych pierwszych, to zapraszam oczywiście na mojego fanpage'a. Adres na tą stronę znajduje się w opisie pod filmem. Kolejne śliczne trio z białej porcelany, z dekorem niewielkich kwiatków oraz bogatym złotym wzorem, sygnowane Winterling Schwerzenbach, Schwerzenbach, tak się to pewnie wymawia, filiżanka o pojemności 220 ml, średnica podstawka 15 cm i talerzyka deserowego 20 cm. Cena tego trio to 70 zł. Na sam koniec chciałbym Wam pokazać dwie ceramiczne sygnowane butelki z motywem słoneczników i kolb kukurydzy. Myślę, że mogą być na oliwę. Wysokość 24 cm. Cena za te dwie sztuki to 70 zł. Kochani, to na tyle. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.